Siema, lecimy dalej z Hero Siege'em. Aktualnie, no trochę pograłem na ofie. Kupiłem sobie Celestial Authority, jeżeli chodzi o shielda. Mam dodatkowe resy, 24 wszystkich resów. Minus arcane resy na mobkach. Oprócz tego jeszcze ten Celestial Might. I kupiłem Philosopher's Stone'a, takiego tańszego, plus dwa all skille. No i tyle na razie, bo... No i itemy są drogie. Mam prawie szósty ten hero level. Zaraz właśnie dobijam sobie szósty. Dobijemy szybko. Dobra, jest szósty hero level. Także jeżeli chodzi o drzewko, to idziemy chyba tu w lewo. Najpierw pójdę. Pójdę najpierw w lewo. Tutaj po dodatkowy damage. Później nie wiem, czy pójdę w prawo. Tu jest też niby damage. No i później pójdziemy już tam chyba na samą górę. Także tak to wygląda na tę chwilę. Jeżeli chodzi o dropy, to nic jakiegoś super sensownego mi nie dropło. Jakieś tam shity posprzedawałem tańsze. Ale jakiegoś super heroika jeszcze do tej pory nie dropnąłem. No i mamy to. Siódmy hero level. Level upik. Także zaraz sobie rozdamy. Jeżeli chodzi o fabułę, no to jeszcze nie skończyłem. Jestem gdzieś tak w połowie. No i muszę zrobić całą fabułę, żeby mieć dostęp do tych satanic zone'ów. Liczę, że dropnę coś w miarę drogiego. Jakby dropnął jakieś angelic key albo coś takiego, to by było dobrze. No bo itemy, które ja muszę kupić, to no kwestia kilkunastu i kilkudziesięciu milionów. Bo broń, którą mam mieć, to jest The Dawnbringer. I to jest chyba około 30 milionów z tego, co patrzyłem. Także no sporo grindu. Nie wiem, czy uda mi się w ogóle to wygrindować. Ze względu na to, że za jakiś czas startuje Project Diablo 2 z nowym sezonem. No ale zobaczymy. Rozdamy sobie ten hero level. Idziemy tutaj, cyk, jeszcze raz, dwa, trzy, cztery levele. Cztery levele i zawsze tam będzie jakiś mniejszy czy większy buścik do damage'u. Zawsze się przyda. O, poleciał Valor Key. Tylko w tym momencie pytanie, po ile te klucze chodzą. Przedawałem ostatnio chyba Tower Key. I był warty w okolicach 80k. Więc też szału nie ma. No i dobra, mamy bosika. Jestem ciekawy, jak pójdzie. 36 milionów AP. Ale myślę, że powinno być całkiem łatwo, jeżeli nie będę wchodził w te pulsy. Raczej nie powinienem paść, tak mi się wydaje. Jestem dosyć tanki. HP mam dużo. Resy też w miarę chyba ogarnięte. Ogólnie na mobkach nie padam. Więc myślę, że na tym bossie chyba też nie powinienem paść. No ale zobaczymy. No już połowa praktycznie poszła. No, dobra. Szybki bossik i lecimy dalej. Dobra, już pada, pyk. No. Po bossiku. Oko poleciało. Ciekawe, ile to warte, aż będę musiał iść zobaczyć normalnie. Dobra, czyli tak, to muszę zobaczyć. Damien's A. Po 15k. No i fajnie, selamy. Spoko. A jeszcze tam mam Tower Key. To jest 95k, a ja mam 2. Rozdzielimy sobie i damy po 94. Obydwa. No, 94 razy 3. Pyk, jeden. I 94 razy 3, drugi. Teraz tak, Valor i Storage. Valor. O, ten akurat tani. Chyba nikt nie robi Valhalli. I Storage. 80. Dobra. W tym sezonie jeszcze myślę, że nie, bo
Nie wiem też, ile będę miał czasu tutaj na dobrą sprawę w tym sezonie, nie? Ale w sezonie 5, jak już będzie ten fajny, nowy rozwój skilli, to plan jest taki, żeby serio dużo pograć w ten sezon. Kolejny, ten, który będzie. I właśnie pofarmić potem te dungi, pomaksować sobie później te glyfy właśnie z tego drzewka. Ogólnie jest giga dużo roboty. Ogólnie to tego boarda też by mogli przerobić moim zdaniem, no ale zobaczymy, jak to będzie. No i fajnie by było w końcu powalczyć o jakiś ranking, nie? Żeby zgarnąć jakieś nagrody. Dobra, co my tu mamy? All recovery increased, magic find, attack speed, fire nova, 70% max HP. Ogólnie to kiepsko, bo jest 3% więcej expa i 50% tylko magic finda więcej. Ale zobaczymy, chwilę sobie tu poparuję, może dobiję ten level. Zobaczymy, czy poleci coś ciekawego. Jest level epic, 8 hero level. Niestety chyba nic nie dropnąłem do tej pory, giga słaba mapka się trafiła. Jestem ciekawy, czy te drzewele są coś warte. No bo niby są tu jakieś fioletowe drzewele, ale one mega mało dają. Na przykład 3 siły, 1 energy, 1 armora, 3 armora i 9% damage returned. Jest mega mało moim zdaniem. No i nic nie poleciało ciekawego. Żaden kluczyk, żadna runka. Nic, jeszcze muszę zobaczyć ten ship belt, czy to jest coś warte. Dobra, poka, ship belt, pyk. Nie, 15k. Więc tak, rozdajemy sobie level, cyk, i jeszcze 3 levele. I tu będę miał 8% z magic skill damage'u plus 5 inta, czyli też dodatkowy damage. I tutaj będzie 15 inta i magic skill damage increase by 15%, czyli tak naprawdę 2 levele i będzie zwiększony damage o jakieś, nie wiem, 15-20% powiedzmy, nie? Także fajnie, a broń, której ja potrzebuję, to jest właśnie ta broń. Najtańsza wersja kosztuje 35 milionów i to jest najtańsza, a kolejna kosztuje 50. Czemu jest taka przebitka? Nie mam pojęcia, ale mega drogie to jest, nie? One tutaj mają plus 3 all skille, a plus 4 to już jest kwestia 70 milionów. Soketów mają tyle samo. No i też pewnie kwestia procentówek, nie? Jak to wygląda. Czy 4 czy 5 soketów ma. Tak więc no, ogólnie buildik mega drogi. Dobra, tyle.